witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika, a w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na vloga, który będzie oparty o kilka wydarzeń, ale najpierw zaczynamy od Live Festival w Krakowie i koncertu Julki Wieniamy. Właśnie się wybieram, ponieważ załatwiła nam bilety na backstage, czyli możemy do niej wejść, zobaczyć jak to od kuchni u niej wygląda. Cześć, Gonie. Ale wygląda. Ej, ale mega się cieszę. W ogóle ja jak oglądałam... Pierwszy raz. Tak, właśnie ja u Was pierwszy raz, ale jak oglądałam sobie czasami nagrania na story, mówię tak, o kurde, ale rozpierdzia. Hello. Zmiana stylizacji teraz. Hej. Cześć, jak super, że jesteś. Ale wyglądasz. Gdyż się świecisz. A, ja. No tak, ja dzisiaj trochę zaszalałam. Mówię, no tak zawsze te diamenty mam na oczach, ale to już trochę nuda. Tak Maran. A, ci wykleję całą twarz. Hej, zajebiście. Mnie omijało tyle twoich koncertów. No dzisiaj mamy trochę taką sytuację w pigułce, bo 45 minut, ale taki ostry pierdziel chcemy zrobić. Bez ballad, dopiero zaczęłam koncertować, tak się zawsze zastanawiam, czy ktoś przyjdzie, nie przyjdzie, a potem zawsze jednak jest na kogo liczyć. No ale wiesz, zaczęłaś koncertować już od razu w grubej rurze, bo ja widziałam, że wiesz, wszystkie festiwale, które istnieją w Polsce, no. Wiesz, muszę się trochę sprawdzić i też przekonać siebie, nie, ludzi. I w ogóle pokazać, że śpiewam, bo dużo osób nawet jeszcze nie zdawało sobie sprawy, że śpiewam, tylko gdzieś tam na nim jest film. Także jaram się, no znalazłam swoje, wiesz, miejsce nowe, no. Ale jest taki stres, że w ogóle generalnie mam tutaj gulę, nie? Tak? Zawsze. No właśnie się pytałam, co dzień, czy wiesz, rozludziam tak. Zajmować i tak dalej, no bo to jest jednak takie, wiesz. No my już właśnie rozgrzewkę wokalną zrobiłyśmy, rozgrzewkę fizyczną też. Dzisiaj w ogóle testuję buty i mam nadzieję, że nie skręcę kostki, bo ja mam, wiesz, takie... No właśnie. Takie ruchy. Prawie dostałam twarz. Stres jest cały dzień, a potem przychodzi taka trema, czyli przy tym wejściu mam takie... Już to mnie nic nie mówcie, już nic nie słyszałam, słuchajcie, stoję. Zrobię 5 przysiadów i słyszę do mnie i wchodzę i już potem jak na scenie jestem, to jest ten cały stres schodzi, bo jestem gdzieś tam w tym zadaniu po prostu, jestem trochę zadaniowcem. Schodzę i po prostu czasami mam wrażenie, jakbym była na jakimś haju, bo to jest tyle emocji, tyle adrenaliny, zastanawiam się, czy ty w ogóle odpoczywasz, czy masz taki moment, że ty jesteś w domu i tak sobie myślisz, o kurde, dobra, nie potrzebuję tego. No jak mam tak duże rzeczy, to jestem tak przebodźcowana, że ciężko mi się jest zrelaksować i nawet często ciężko jest zasnąć, nie, ale rzeczywiście takie moje guilty pleasure, bo to nawet nie jest guilty pleasure, po prostu pleasure. I relaks to częste masaże. Bardzo chodzę często na masaż twarzy, ciała i to jest coś, co mnie trochę uspokaja, jakaś joga, coś. Słuchałam ją kiedyś na potęgę.
jest super, ze względu na to, że nie ma tak dużo ludzi, nie ma, wiecie, takiego tłumu, jest super chillowo i możesz sobie faktycznie przeżywać te koncerty za zarobiste. Ja chcę zemmać Queen, tutaj lecę, na TikTok i na to nie te. Moja styczka może nie wiedzieć, jeden, jeden, szybki jak błyskawica. Larry, Jerry, puść się, ślad, aby, Live Festival był naprawdę mega fajny, byłam tylko na jeden dzień, ale bawiłam się bardzo dobrze. A teraz zobaczcie, jak wyglądały przygotowania do mojej imprezy urodzinowej. Jutro, jak wy to oglądacie, kończę 26 lat. Zaraz pokażę wam, jak wyglądały przygotowania, ale najpierw zostawiajcie koniecznie łapeczkę w górę, jeżeli spodobał wam się ten film. Moi drodzy, ja już sobie rzeczy zamówiłam z dużym wyprzedzeniem i znajdują się one tutaj. Cały składzik jest załadowany rzeczami na dzisiejszą imprezę, ale czuję się przygotowana, bo kupiłam je wczoraj, zamówiłam takie girlandy, no bo dzisiaj motyw przewodni to... disco. No to przychodzą zaraz panie, które będą robić taką girlandę z balonów. Głównie dekoracje kupowałam w Teddym i w Action, ale przyznam szczerze, że w Teddy było o wiele więcej rzeczy. To zamówiłam sobie przez internet i teraz uwaga, uwaga. Tak wyglądają te grzybki w rzeczywistości, a tak miały wyglądać. Tak na razie wygląda jeszcze na garaż, ale zaraz będzie wielką salą dyskotekową. W ogóle podeszłam do pana w sklepie fotograficznym i zapytałam się go, ma taką właśnie folię fotograficzną srebrną, żeby to wszystko odkleić w srebrze. On mówił, że ma, ale że będzie kosztowało to fortunę i że poleca iść po prostu do apteki i kupić taką folię termoaktywną. Więc tak naprawdę tania sprawa, bo ta folia kosztowała chyba 15 albo 16 zł, a będzie fajnie, efektownie wyglądała. Teraz będę się przenosić już do salonu i tam już dekorować. Na razie chciałam się zająć właśnie tym garażem, bo on jest najbardziej wymagający i wymagał największej ilości zmian, bo jest po prostu no nie tak ładny jak salon czy reszta domu. Dobra, teraz chwila prawdy. W tamtym roku dałam cukierni tort, żeby mi zrobili taki, jak widziałam na Pinterestie. Teraz też dałam jakiś na Pinterestie, ale też troszkę pozmieniałam i jestem ciekawa, czy wyjdzie ładny. Zawsze się stresuję, czy to teraz wygląda ładnie. Ej, mega ładny. Ej, zajebiste. Śliczny jest. Ja już zaczynam się powoli ogarniać, bo do imprezy zostały 2 godziny. Jeszcze nie jest wszystko gotowe, ponieważ jedzenie będę na świeżo zaraz wyciągać, więc wolę się teraz ogarnąć, żeby później, jeżeli jakiś gość wcześniej mnie zaskoczy, to żebym po prostu była gotowa. Mam dzisiaj na sobie taką srebrną sukienkę. Kupiłam ją przy okazji jakiegoś festiwalu, aczkolwiek ją wtedy nie ubrałam, więc idealnie sprawdza się dzisiaj. Moi drodzy, tak prezentuje się efekt finalny mojej stylizacji na moją imprezę urodzinową. Przewodni to disco, aczkolwiek było zaznaczone na zaproszeniu, że proszę, żeby moi goście ubrali się na srebrno. Jestem bardzo ciekawa ich stylizacji. Dzień dobry! Ej, zarobiście wyglądasz! To ja będę pierwszy, który daje ci prezencik, ale jeszcze ci będę życzyć twoje prawdziwe urodziny. Dobra, dobra, ej, zajebiście wyglądasz. Jest 30 minut przed imprezą! Zaraz się wszystko zacznie. Ale się cieszę, serio, już... Zaraz przyjdą goście i wreszcie będę miała swoją imprezę. Mega się cieszę, jestem bardzo wdzięczna. Tak wygląda efekt finalny domu, który urządziłam w stylu disco. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return to the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my dog. Za tym przejściem mam przyszykowany parkiet, ponieważ myślałam, że dzisiaj będzie padać, ale wymanifestowałam fajną pogodę, więc to i tak dobrze, bo jednak zawsze imprezuje się lepiej, jak się można przewietrzyć. Sala disco. Dodatkowo zrobiłam też taką ściankę zdjęć, gdzie będę mogła zrobić z każdym moim gościem zdjęcie pamiątkowe. Ale chodźcie dalej, pokażę wam, jak to wszystko tutaj po kolei wygląda. Tutaj do głównej sali, tu każdy może sobie przyrządzić drineczka. Tu jest przygotowana gra statki. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ idealnie się wpasowuje w wystrój. Ta gra na żywo została zrobiona na ostatni moment, ale wyszła przepięknie. Tak samo na ostatnią chwilę zostało zrobione to lustro, ale wyszło moim zdaniem bardzo fajnie. Część z jedzeniem. Popcornik, jakieś chipsy, przekąski słodkie i sushi. Zamówiłam też jeszcze pizzę, ale ona przyjdzie, jak zjawi się więcej osób, żeby wszyscy sobie zjedli. Przygotowałam jeszcze na dzisiaj jednorazowe aparaty analogowe. Podczas imprezy każdy będzie mógł sobie wziąć ten aparat i zrobić foteczkę. Ja później te zdjęcia wywołam i będzie naprawdę bardzo fajna pamiątka. O, chyba pierwsi goście jadą. Nikt nie był na czas. No nie wytrzymam! Zapraszam! Srebrny outfit. O, tak, 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 bardzo dziękuję. Ej, nie mam jeszcze właśnie
płyty winylowej Dawida Podsiadło, a uwielbiam Dawida Podsiadło. To jest ta pierwsza płyta. Dziękuję bardzo. To jest tematyczne. Tematyczne, dobra. Tak jest. O, tak, ja już wiem, No i zobaczyłam jeden tytuł, to będzie Beata. O, to ej, on wiecie. Uwaga! Ej, serio, wiecie, że odkąd wróciłam z festiwalu, słucham sobie na Spotify cały czas baj. Hello, hello! Dziewczyny reprezentują Verse of Store, a ja reprezentuję alkoholizm. O, widzisz, Karol, mi się już spodobało. Ale świetnie! Najlepszego! Dziękuję bardzo, fajnie wyglądacie. Gramy? Z wujasem gra Ola chciała. Tylko, że Ola widziała, gdzie ma chęć. Dobrze, łatwo. A jeden. Udło! We dwa. Cztery. Dobrze! Rówka! Ani jednego nie trafiłem. A pięć. Nice! Nie można, nie można. Patrz mi w okulary. Nic nie widać! Udło. E1. Co? Kurwa! Brawo! Nie, nie wypijcie. Mogę prezent dla ciebie. Więc tak, powiem tylko tyle, że uważam, że to bardzo trafiony prezent i przekazuję ci go. Okay. Życzę ci wszystkiego najlepszego, słoneczko, czego sobie wymarzysz. Jest takie ciężkie. Świetnego ślubu ze swoim narzeczonym ślicznym również i wszystko co dobre i otwórz się z tego wszystkiego. Dobra. A to Ada cię doradzała? No, więc zrobiłem duży research, akurat tym Ada mi doradziła, ale reszta... Ja jej powiedziałam, że mi się te perfumy mega podobają, i ona je ma. Ej, mega fajnie. A wiesz, że właśnie przed sekundą otwierałam prezent od Wiki, Wika też mi kupiła kamienie. Tak? Ej, ale serio, mega czat. Teraz najfajniejszy zapas na wieki słuchania. Nie gadaj. Dobra, to się wsłuchałeś, bo jak byliśmy ostatnio na tym, na... Ja mam wrażenie, że ty... Presley, to właśnie wieści. A ja mam wrażenie, że ty specjalnie tak nieraz mówiłaś, tak, bym chciała mieć płytę Elvisa, a już miałem ją. Tak? No, wczoraj tak mówiłaś, Jezu, ja tak chciałam mieć płytę Elvisa. A wczoraj puszczałam na Spotify i ci mówiłam, że muszę je kupić. A co to jest to? To jest cały w ogóle jakie pudełko masz. Co jest? Zajebiste w takiej gwiazdy, co? No to jest naprawdę bardzo trafiony prezent. Ale przynajmniej przez najbliższe pół godziny. Ej, a to nic nie trafiłeś, chłopie. No trafiłem z trzy albo dwa. Z plankami, oczywiście coś co lubisz. Dzięki za bardzo. Ale i tak, to jest moje trafiony prezent. I coś od serca, czyli obraz. Ale ładny. Ale pięknie. Dziękuję bardzo. To 5 beat. Czyli jeszcze jeden na ulicy został wychowany. Tak. A który? No nie powiem. Warto było spróbować. No, to jest twój wuja. Nie, 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 n
Co to jest? Za 150? O nie! Jakiś robak. Proszę państwa, powiedzieć wam jak... Powiedz genezę tego robaka. Powiedz wam jak być najlepszym biznesmenem. Zarabiam w tym momencie 150 minut. 150 zł zarabiam jak zjem tego robaka z podłogi. Uwaga! Kochania za 75, ktoś chce się dożyć. No. Grane. Jak to tak szybko? Na pizzę? Tak, na dwa. Duży kawałek, rzucacie na pole i tyle ile zajmuje, czyli to. Czyli zjeść pola. Tyle, żeby było tak. Takie ucięte. Żeby... 1-2-2. 1-2-2. My już mamy. My już mamy. To ta jest tam tak z 10 słów. Ja się po prostu wczuwam w rolę. No, gamy papy. B1, debil 1. Dobra, B1. Trafione. Po ty pierwszej, później się wymieniamy. C3 sam środek. Nie, durniu. Tak? Duży kawałek, zdradzim cię. O,